Cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiaj mamy 4, zdaje się, listopada jest już. Robi się zima powoli w Islandii. Słońce jest bardzo nisko. Ja idę do sklepu po rybę. Idę do sklepu po rybę, bo w tym miesiącu jem ryby. W tym miesiącu jem ryby, żeby dobrze się czuć, dostarczyć sobie dużo witaminy D3. A powiem wam, że dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, nawet jest dość ciepło, pomimo że para z buzi jest, ale nie ma wiatru, naprawdę jest bardzo przyjemnie. I ja po moim siedzeniu ciągłym w domu, bo niestety ostatnio siedzę coś w domu za dużo, nic mi się nie chciało robić, bo chodziłam sobie na spacery, było fajnie, aż w końcu przyszły jakieś wiatry, ciemności, deszcze. I zasiedziałam się ostatnie 3 tygodnie w domu i wam powiem, że kurczę, wyszłam może 200 metrów już. Zadyszki mam, po prostu trzeba cały czas chodzić, ruszać się, nie siedzieć. Ale cały czas też robię islandzki sweterek, już drugi i tak mi tak też schodzi czas, bo tak to właśnie jest, jak się robi sweterek, to się tak siądzie i wtedy czas leci. Czas wtedy leci i niestety, ale dni mijają, tygodnie później mijają i się tak zasiedzenie robi, że później jak się wychodzi, to zmęczonym się jest. No a niestety pora roku taka jest i zmęczenie też jest. Tak wygląda okolica. Widzicie, wszyscy gdzieś jadą. 13:12 godzina, 13:12, znaczy 13:12, Boże, też mi się pokrzaniło. 13:12. O, zobacz, jaki fajny Jeep. Wielkie opony ma. Takie opony na lodowiec właśnie są. I dużo ludzi tutaj ma takie Jeepy. Na Islandii są znani z tego, że robią na to nadkola. Z całego świata potrafią przyjechać, żeby nadkola sobie zrobić na Islandii. I wracając do właśnie tutaj tej strony. To jest drugie pod względem wielkości skrzyżowanie w Reykjaviku. Na Islandii, bo Reykjavik największy ponoć jest. Także tutaj jest to skrzyżowanie, bardzo dużo ofiar śmiertelnych było swojego czasu, a od paru lat możemy się cieszyć strzałką w lewo w końcu. Tak sobie widzicie, idę do tego sklepu rybnego po moją rybę. Mam swój ulubiony sklep rybny, część z was wie o tym. Polecam wam właśnie sklep rybny Sundlo i Gavegur, 12 adres. Najlepsza ryba, świeża ryba, a ceny, cenowo wam powiem, że prawdopodobnie mają ciut niżej jak w innych miejscach. Fuh, dziwny zapach acetonu. Fe. Idę sobie mostem, zobaczcie, gołąbki są, nie do jedzenia, ale ptaszki. Swoją drogą ciekawe, dlaczego gołąbki nazywają się gołąbki. Jak widzicie, góra Esja, nie ma śniegu. Także jeszcze śnieg do nas nie dochodzi, bo w tej chwili jest na plusie, jest około plus 5 stopni. Więc śniegu widzę nie ma na Esji, czyli śnieg za szybko do nas też nie dotrze. Bardzo fajne miejsce. Bardzo ładny widok. A ja sobie idę dalej. Nie wiem, czy będzie widać, tam siedzą ptaszki na drzewach, śpiewają, nawołują się. Bardzo ładnie pachnie zgniłymi liśćmi, taki zapach typowo jesienny. O, chodzą, dziobią, ale ich tu jest. Bardzo ładne miejsce. Takie naturalne, zobaczcie, jaki ładny ptaszek. Oj, tu pełno ich jest. Jak skaczą, to dopiero je widać. Takie wróblowate, ale ja się nie znam na tym. Ten taki bardzo ładny. Śliczny jest. I tam, i wszędzie pełno ptaszków. Okej, widzicie ryby. Dużo ryby, łosoś. Tutaj są podgardla z dorsza. Tutaj mamy flounderki bardzo smaczne. O, ta ryba, Kejla, bardzo smaczna ryba.
dorsz. No tu mamy wędzoną rybę i soloną rybę i rybę isa, czyli plamiak, czyli znowu zapomniałam co dalej. Także bardzo przyjemny sklep, przyjdźcie i sobie też coś kupcie. Znowu w tym samym miejscu jestem, kupiłam moją rybeczkę, kupiłam sobie łososia, kupiłam sobie flonderkę i tak za 2-3 dni będę miała tę rybę. Także jestem bardzo zadowolona, bo tak jak mówiłam, miesiąc jedzenia ryby. Nie wiem, czy wytrzymam cały miesiąc, ale będę próbowała jak najwięcej ryby w tym miesiącu zjeść, bo słuchajcie, ryba jest bardzo zdrowa, w sensie też takim na jelita, bo to jest miękki produkt i właśnie lekarz mojej mamy zawsze mówił, trzeba jeść miękkie, nie jeść dużo czerwonego mięsa, omijać czerwone mięso, jest rakotwórcze, zalega w jelitach, później są problemy, więc tak naprawdę ja wam powiem, że ja lubię czerwone mięso, ale bardzo rzadko jem, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko jem. Jak widzicie, zmęczyłam się, idę do domu, spociłam się, jest naprawdę przyjemnie, moi sąsiedzi już stoją jak zawsze pod blokiem, ochrona, no ale ten, nawet się uśmiechnęłam, także ten, coś mi się przypomniało po prostu bardzo śmiesznego z wczorajszego dnia i bardzo śmiesznie. No dobrze kochani, ja się z wami żegnam, taki krótki filmik, zadawajcie pytania, napiszcie czy też lubicie rybę, jak robicie rybę, ja nie smażę, ja zawsze piekę w piekarniku. No, dobrze, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć!